Dobiła godzina 18, więc myślę, że możemy już powoli rozpocząć nasze spotkanie. Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu bezpłatnych webinarów dla nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, rodziców i myślę, że wszystkich osób kochających literaturę. Spotykamy się z Państwem dzisiaj po raz kolejny, aby zainspirować Państwa literacko. A tematem naszego dzisiejszego spotkania są inspirujące książki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Propozycje literatury i nowości wydawnicze dedykowane tym najmłodszym czytelnikom. A okazja do rozwoju ich zainteresowań i zamiłowań literackich nadarza się w tym roku wyjątkowa, bowiem jest to kolejna edycja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i nowością w tegorocznej edycji jest fakt, iż beneficjentami, uczestnikami tegoż projektu stają się również przedszkola i przedszkolaki. Pamiętamy jednak o tym, że część z Państwa uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu w tym roku nie realizuje tegoż projektu, i dla tych z Państwa również nasza dzisiejsza prezentacja jest dedykowana. Postaramy się Państwa zainspirować nowościami wydawniczymi i książkami dedykowanymi dzieciom w wieku przedszkolnym. Pragniemy jednak zaznaczyć, że Księgarnia Tuliszków od lat wspiera Państwa, wspiera biblioteki pedagogiczne i szkolne w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i myślę, że jesteśmy niekwestionowanym liderem w realizacji tego programu. Oferujemy Państwu przede wszystkim opiekę merytoryczną, specjalistów, doświadczonych specjalistów, którzy pomogą Państwu w wyborze książek kwalifikowanych do zakupów w ramach programu, w bezpłatnych wycenach Państwa zamówień i Państwa propozycji książek, ale też w rozliczeniu, późniejszym rozliczeniu projektu. Oferujemy Państwu nie tylko bezpłatną wycenę, ale również korzystne rabaty zakupów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i książki gratisowe. Pomagamy również bibliotekom, szkołom i w tym roku również przedszkolom w realizacji innych założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, organizacji wydarzeń czytelniczych, takich jak m.in. kiermasze książek i spotkania autorskie realizowane przy współpracy z Księgarnią Tuliszków. Tym razem postanowiliśmy właśnie wesprzeć osoby kompletujące listę zakupów książkowych w ramach NPCZ w wyborze tytułów ciekawych, nowości wydawniczych kwalifikowanych do zakupów w ramach programu. A gościem naszego webinaru jest pani Alicja Szybuła, blogerka, recenzentka i redaktorka czasopism literackich, która myślę, że mogę śmiało przyznać, w tej półki uginają się od ilości książek, myślę, że nie tylko dla dzieci, i która zechciała po raz kolejny spotkać się z Państwem i z nami po to, żeby nas zainspirować swoją miłością do książek. Pięknie dziękujemy Pani Alicjo, że przyjęła Pani nasze zaproszenie na dzisiejsze popołudnie. Dziękujemy Państwu, że po raz kolejny zechcieliście spędzić z nami dzisiejszy wieczór. Oddaję Pani głos. Dziękuję Pani Kamilo za przemiłe przywitanie. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej już rozmowie prezentacji dobrych książek. Tak jak powiedziała Pani Kamila, dzisiaj będę mówić o książkach dla przedszkolaków, czyli dla dzieci w wieku plus minus 3 do 6 lat. To niesłychanie ważna grupa wiekowa, zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę. Bardzo ważna, dlatego że to właśnie w tym wieku mamy największą możliwość wpływania na to,
kim będzie mały czytelnik, czy on się w ogóle narodzi. To my podajemy dziecku książki, to my jesteśmy lektorami, cudownymi lektorami, to my oferujemy wrażenia. I tak naprawdę od naszej kreatywności, pomysłowości, od tego, ile książek mamy w swoich zasobach, zależy to, co się będzie z tym małym czytelnikiem działo. Zanim zacznie się nauka szkolna, czyli zanim dziecko zostanie przymuszone do książek, tak naprawdę może narodzić się jako czytelnik. Może uwewnętrznić potrzebę obcowania z książkami, czyli zorientować się, że mają mu one zwyczajnie coś do zaoferowania. A czym jest to coś, co książki oferują dziecku i nam wszystkim jako czytelnikom? Jest możliwość dowiedzenia się czegoś o sobie samym, czyli zajrzenia w głąb, rozpatrzenia się we własnych emocjach, we wnętrzu własnej głowy, w tym, co się dzieje z nami samymi. Kolejną sprawą, którą książki poruszają, są relacje z innymi, czyli bogaty świat spotkań międzyludzkich, zaczynając od tych najbardziej podstawowych, czyli spotkań z rodziną, z rodzicami, z rodzeństwem, aż na cały świat, który się przed dzieckiem otwiera. Wreszcie książki możemy traktować jak źródło wiedzy o świecie, o innych kulturach, o tym, co dziecko otacza. Mam tu na myśli książki edukacyjne, popularno-naukowe, które zaspokajają dziecięcą ciekawość, ale nie można zapominać też o tym, że książki dziecięce to jednak literatura. I często oczekujemy, że książki spełnią określone zadanie, traktujemy je instrumentalnie i nie stawiamy literaturze dziecięcej tak wysokich wymagań. A przecież tak ważne jest, żeby dziecko obcowało z książką piękną, piękną na poziomie słowa i piękną na poziomie obrazu. Taką książką, która rozpali tę czytelniczą ciekawość. Tego wszystkiego możemy w książkach szukać, dlatego nowości czytelniczej, książki z 2021 roku uporządkowałam właśnie według tych słów kluczy i tych tematów, które można zrealizować. Będę zatem mówiła o książkach dotyczących relacji i emocji, o książkach poświęconych ciekawości świata, zaspokajających tę potrzebę ciekawość świata. Powiem słówko o książkach logopedycznych, powiem o książkach, które są po prostu piękne, które zachwycają albo dotykają tematu artyzmu jako tematu właśnie, dotykają piękna i sztuki. Powiem też o baśniach jako takim rezerwuarze tradycji człowieczej, tradycji wzorców moralnych i sposobie na radzenie sobie z rzeczywistością. Wreszcie powiem słówko o książkach dla naszych gości z Ukrainy i jako deser pokażę świetną książkę, która pozwala pracować z książkami dla dzieci i młodzieży. Świat relacji. Najpierw mały, ograniczający się tylko do rodziny. Odpowiedzcie Państwo sobie na pytanie, ile znacie książek, w których przedstawione są relacje tatusia i dziecka. Mam dla Państwa taką książkę. Albert Albertson. Albert mówi nie, czyli ostatnią z serii, najnowszą z serii o Albercie Albertsonie, zmarłej w ubiegłym roku Gunilli Bergström. Znacie Państwo zapewne Alberta bardzo dobrze. To taki świetny chłopiec, świetny bohater literacki, nie papierowy, chociaż ulepiony ze słów. Świetny chłopiec, bardzo refleksyjny, żywy, bystry, zabawny. Jego kontakty z innymi, jego relacje z tatusiem są też nasycone humorem. O czym jest tutaj? Albert ma zjeść obiad, ale bawi się z kotem, ma inne plany. Tato próbuje go zmusić do jedzenia klopsików. Najpierw używa perswazji, potem próbuje Alberta przekupić, aż w końcu podnosi głos. No niestety, Albert to silny charakter, nie daje się nakłonić do zjedzenia obiadu w tym właśnie momencie. I co tutaj się wydarza? Mamy
tak naprawdę pokazanie, że rodzic może się pomylić i może zareagować zbyt gwałtownie. Takie przyznanie, że rodzic również ma niewłaściwe zachowania, nie jest przyznaniem się do klęski. Przeciwnie, tato Alberta Albertsona reflektuje się i jest mu głupio, że podniósł głos. Jak sądzę, takie podejście do dziecięcego nie, takie podejście, gdzie nie dziecięce jest respektowane i jest wysłuchane, jest budowaniem relacji opartej na zaufaniu i szacunku, na tym, że rodzic nie jest autorytetem cokolwiek, czegokolwiek by nie zrobił, ale dlatego, że potrafi rozmawiać z dzieckiem, potrafi w pewnym momencie zatrzymać się w swoich chęciach też. Co można powiedzieć jeszcze o tej świetnej książce, że da się pracować z ilustracjami bardzo dobrze. Proszę zerknąć, jak bardzo wyraziście pokazane są emocje na twarzach bohaterów. Ilustracje Gunilli Bergström to takie proste obrazki obyczajowe, nasycone humorem. Widać tutaj wyraźnie, jak bohaterowie się mają, co im w duszy gra. Możemy poprosić dzieci, żeby odbiły emocje, których doznaje Albert Albertson, żeby nazwały te emocje, żeby rozczytały to, co dzieje się na twarzy Alberta i jego taty i rozczytały mowę ciała. To taki właśnie dodatkowy sposób pracowania z dowcipnym tekstem i ze świetną ilustracją. Wydawnictwo Zakamarki, dolna granica wiekowa, myślę, 3 lata. Kolejna książka to propozycja też część serii, najnowsza część serii Królik i Misia, zatytułowana Nie taki król straszny, Juliana Goh i Jima Fielda. To jest seria o bohaterach, którzy się wspierają. Królik jest trochę tchórzliwym bohaterem, takim wewnętrznie czasami wycofanym, natomiast jego przyjaciółka Misia jest opoką, jest nie tylko duża fizycznie, ale też jest spokojna i wspierająca. Co się tutaj wydarza? Do lasu, w którym mieszkają zwierzęta, przybywa król. Niedźwiedź polarny, znacznie większy niż oni wszyscy i bardzo manifestujący potrzebę dominowania, zdominowania wszystkich. Można się poddać? Oczywiście, ostatecznie królik jest tylko małym zwierzątkiem, ale można też się postawić i założyć grupę wsparcia. I to właśnie robi nasz mały bohater razem ze swoją przyjaciółką Misią. Odwołują się tutaj do takiego poczucia wspólnotowości, do tego, że kiedy działamy razem, jesteśmy silniejsi niż kiedy działamy osobno. Bardzo interesujący jest tutaj sposób, w jaki zwierzęta zdobywają się na odwagę. Mianowicie udają się do takiego bohatera, którego wcześniej wypędzili, do wilka. I wilk instruuje ich, jak obudzić swojego wewnętrznego wilka. My przekładamy to oczywiście na to, co dzieje się w środku w dziecku i jest to tak naprawdę wątek budzenia zdecydowania, pokładów oporu. Autonomii. Słucham? Autonomii. Autonomii, tak, oczywiście, takiej podmiotowości również. Co z ilustracjami w tej książce? Proszę zerknąć. Te ilustracje są czarno-białe z taką nutką fioletu. Czasami cofamy się, kiedy cofamy się przed wyborem książek z ilustracjami, które nie mają kolorowych obrazków. Wydaje mi się, że warto wybierać książki, gdzie ilustracje po prostu dobrze współgrają z tekstem, a tutaj to się udaje, ponieważ ta książka niesie ma taką atmosferę zagrożenia, mierzenia się z przeciwnościami. Ilustracje takie ciemne, ponieważ część książki dzieje się w nocy, to są one czarne, bardzo dobrze ten nastrój podbijają. Także książka jest po prostu spójna jako literatura dla dzieci.
Kolejna książka, którą chcę Państwu pokazać, urzekła mnie jako opowieść. To jest Jagodowy dziadek Katarzyny Wasilkowskiej z wydawnictwa Literatura. Książka przeznaczona dla plus minus dzieci czteroletnich. Opowiada o relacji dziadka i wnuczki, a tak naprawdę o relacji dziecka i osoby starszej. Mała dziewczynka, Łucja, jedzie na wakacje takie troszeczkę przymusowe do swojego dziadka i spędza z nim lato. Co się wydarza w tej książce? Żadna wielka przygoda, a zarazem wydarza się bardzo, bardzo wiele, bo dziecko zbiera z dziadkiem jagody, przyrządza z nim posiłki, chlapie się we wodzie, doświadcza takich cudów codzienności i doświadcza też bliskości dziadka, który ma bardzo wiele do powiedzenia, ale nie mówi tego w taki, broń Boże, w żaden aforystyczny sposób. Po prostu dzieli się swoją taką cudowną, naturalną mądrością, czułością, takim szerokim rozumieniem świata. A co się dzieje na planie emocji? Katarzyna Wasilkowska ma taką umiejętność konstruowania bohaterów, którzy pięknie potrafią zaglądać do własnego wnętrza. Dlatego Łucja ogląda siebie samą, ogląda to, czego doznaje. Zastanawia się na przykład, jak można doznawać jednocześnie zadowolenia i tęsknoty. Pokazuje nam to, że świat emocji jest bardziej skomplikowany i czasem trudny do nazwania, ale zachęcajmy dziecko, żeby próbowało emocje nazywać, rozpatrywać się w nich i ich bogactwo i czasami taki napór też określać. Kolejna książka z takiej grupy książek o relacjach to Opowieści o tym, co w życiu ważne, Marka Michalaka. Wydawnictwo Ibis pozwoliło wypowiedzieć się byłemu rzecznikowi praw dziecka. W serii pięknych opowieści, w których rozmawiają ze sobą brat i siostra, ale też wychodzą poza te rozmowy pomiędzy sobą i rozmawiają ze starszymi, ze swojego otoczenia, ze swoimi rówieśnikami. W książce zaprezentowane mamy wartości, o których warto z dziećmi rozmawiać, ale nie są one prezentowane w sposób a prioryczny. One zawsze wynikają z sytuacji, które Marek Michalak pięknie buduje, czyli są tak naprawdę łatwiejsze do uwewnętrznienia, do nazwania, bo przecież każdy z nas i z tych małych odbiorców też doświadcza momentów, w których myśli o tym, czym się różnią inni od niego, na ile te różnice są ważne, co ludzi łączy, to opowieść o tolerancji. Młodzi ludzie myślą o wolności, o tym, czym jest wolność, wolność do, wolność ku, wolność od. Myślą też o własnej autonomii, o tym, kiedy wolno im powiedzieć nie. O tym wszystkim czytamy, proszę zerknąć, w opowieściach kilkustronicowych, ilustrowanych również. Na końcu, tak w ramach podsumowania i takiego ułatwienia dydaktycznego, opowiadania mają, o, proszę tutaj zerknąć, takie podsumowanie. Narzędzia bardziej pewnie dla nauczyciela, ale dla dziecka też stosowne. Relacje bywają nie tylko ludzko-ludzkie, ale też ludzko-zwierzęce. Mówię o tym jeden z moich ulubionych autorów, Wojciech Cesarz, który stworzył serię opowieści o grzecznym psie. Zapiski wrednego kota stosowne będą, myślę, dla najstarszej grupy przedszkolaków, dla sześciolatków, bo myślę, że młodsi nie będą w stanie zrozumieć tego poziomu satyry, tego rodzaju humoru, który Wojciech Cesarz oferuje. Wojciech Cesarz ogląda ludzki świat oczyma zwierząt, tutaj akurat oczyma pewnego kota Mariana, należącego do rodziny. Ci, którzy czytali wcześniejsze opowieści, zorientują się, że to jest właśnie ta rodzina, w której był Alaskan Malamut Winter i inne zwierzaki. Tutaj właśnie kot gra, że tak powiem, główne skrzypce, ile kot może na czymś grać. Pełni główną, na nerwach.
O to zdecydowanie. Gra na nerwach jest istotą bardzo niezależną. I pod tym kątem relacje ludzko-zwierzęce można tutaj oglądać. Dziecko uczy się, że zwierzę nie jest wyłącznie zabawką, która ma przyjść na rozkaz i odejść wtedy, kiedy dziecko się nią znudzi. Kot manifestuje swoją niezależność bardzo żywiołowo i ogląda też świat ludzi w całym jego skomplikowaniu. To ludzkie stado, które zachowuje się czasami w sposób paradoksalny, nieprzewidywalny, no nie zawsze spójny. Irracjonalnie czasami. Irracjonalnie, tak, tak. Ogromne pokłady humoru i z ogromną obyczajową werwą, pisze Wojciech Cesarz. Także dla sześciolatków dobra rzecz z wydawnictwa Literatura. Pani Agnieszka sugeruje, że na przykład seria o grzecznym psie bardzo podoba się również dzieciom w klasach 4-6. Tak, tak, to prawda, to prawda. One wtedy czytają tę serię samodzielnie. Myślę, że rzeczywiście ten poziom satyry i takich żartów, które się pojawiają, docenią też dzieci dużo starsze niż właśnie sześciolatki. Co jeszcze z dziedziny relacji? Jak dobrze być z innymi? Jak gładko kontaktować się z innymi? O tym mówi ta książka. Dobre maniery bez tajemnic z wydawnictwa Ibis. Co wspólnego mają dobre maniery z relacjami? Nowoczesne, współczesne książki o dobrych manierach każą traktować je jak taką emanację dobrego współżycia z bliźnimi. Nie jak system nakazów i zakazów, ale raczej autorzy książek dziecięcych stawiają na to, żeby dzieci uwewnętrzniały pewne rzeczy. Dlatego nie poruszają tutaj przynajmniej tematów abstrakcyjnych, tylko wyłącznie te bliskie. Mamy tutaj opowieści o tym, jak zachować się przy stole, jak zachować się w kinie, jak korzystać z telefonu komórkowego. Jest rozdział, który rzeczywiście też przyda się dzieciom starszym, bo dotyczy obecności młodego człowieka w internecie. No przedszkolaki to jeszcze istoty za młode, żeby dotykać internetu i mediów społecznościowych. Natomiast tę edukację związaną z internetem, taką przestrzegającą też przed tym, co może młodego człowieka spotkać, trzeba zacząć bardzo wcześnie. Książka zbudowana jest jako komiks. Tak, już otwieram i pokazuję, jak wygląda. To są takie komiksowe scenki, proszę zobaczyć. One są mniej więcej na trzech stronach. To są niedługie opowieści. Zakończone są podsumowaniem, czyli takim zebraniem najważniejszych zasad, reguł rządzących dobrym współżyciem z innymi. Kolejna grupa książek. To książki, które niesłychanie cenię. To są książki, w których realizuje się literatura. Widać pasję twórczą. To są arcydzieła literatury światowej albo książki, które pretendują do miana dzieł. Najpierw słówko teorii o baśniach. Dlaczego czytanie baśni jest w zasadzie tak ważne? Badacz literatury dla dzieci i młodzieży, którego niesłychanie cenię, Grzegorz Leszczyński, mówi o tym, że baśnie to jest taka żywa skamielina ludzkości, która ożywa w każdym czytaniu, w każdym opowiadaniu. To jest rezerwuar człowieczych postaw, człowieczej mądrości. To tak naprawdę są preteksty, czyli pierwsze teksty, z którymi obcując dziecko wyławia tę mądrość pokoleń. A czym jeszcze jest baśń? Baśń jest opowieścią terapeutyczną, bo kiedy mamy bohatera, który próbuje poradzić sobie z rzeczywistością, jest słaby, zagubiony, dookoła napiera na niego cały ogromny świat i wszyscy są przeciwko niemu, to kiedy dziecko identyfikuje się z takim bohaterem i pokona razem z nim drogę, ma poczucie mocy, poczucie sprawczości. Czyli doznając silnych emocji podczas lektury baśni, uwalnia pewne lęki, które są w nim samym.
często zaprzeczamy temu, że w dzieciach tkwią pewne lęki, pewne pokłady wątpliwości. Właśnie to są te opowieści, które pozwalają pewne lęki przeżyć, zanim one się wydarzą w świecie realnym. Mam tutaj bardzo dobry zbiór baśni. To są baśnie wybrane braci Grimm w przekładzie Elisy Pieciul-Karmińskiej, znawczyni baśni, tłumaczki braci Grimm, która przekładając baśnie czyni to z należytą starannością i z taką ogromną pasją, dlatego że traktuje baśnie jak dzieła sztuki literackiej, po prostu, a nie utwory czysto użytkowe. Tekst tych baśni, tych 15 w zasadzie bardzo znanych, chociaż panią Holle czy Żabiego Króla, może nie wszystkie dzieci jeszcze znają. Teksty tych baśni są tak naprawdę gdzieś tam krążą w naszej rzeczywistości literackiej, ale tutaj są podane w taki sposób szczególny. To są baśnie pochodzące z jednego z pierwszych wydań baśni braci Grimm. Teksty proste, nieobciążone jeszcze dydaktyką, niewypełnione ozdobnikami. I dla tych, którzy baliby się baśni, baśnie to nie są utwory szczególnie okrutne. One są spójne aksjologicznie. Tutaj dobro jest wyraźnie oddzielone od zła. Nie miesza się nic. Ten, kto postępuje dobrze, jest nagrodzony. Ten, kto postępuje źle, jest ukarany. Gdybyśmy chcieli modyfikować baśnie, to dbajmy o to, żeby ten porządek aksjologiczny, ten porządek właśnie dobra i zła nie był nigdy zakłócony. Łagodźmy pewne sensy, ale ich całkowicie nie negujmy. Na prawach anegdoty mogę przytoczyć historię znajomego, który zmodyfikował baśnię o czerwonym kapturku tak, że w ogóle nie dopuścił do obecności wilka w życiu babci i czerwonego kapturka. Wprowadził dodatkowo siebie samego do opowieści jako takiego łagodziciela treści. Dziecko nie przeżyło prawdopodobnie żadnego napięcia związanego z obecnością wilka. Nie przeżyło po prostu, identyfikując się z bohaterem, niczego na własnej skórze. Dodam jeszcze, że w tym wydaniu z Media Rodziny baśnie ilustrował Marcin Minor. Poszukam ilustracji. O, proszę zerknąć. To są ilustracje też dość ciemne, proste, z takim ozdobnym tłem, bardzo nastrojowe. Myślę, że wspomogą lekturę, będą odpoczynkiem dla oka. Kolejna książka to taka swoista reinterpretacja motywów baśniowych. Myślę, że najbardziej ucieszą się z niej dzieci, które jakoś tam motywy baśniowe znają już, czyli będą wiedziały, z czym to jest gra, ale dzieci troszkę młodsze, 4-5-letnie też przy tej książce będą się bawiły bardzo dobrze. Hop Hop, Książę z bajki, to taka gorąca nowość z wydawnictwa Kropka. Tutaj autorki pokusiły się o to, żeby troszkę powywracać baśniowe sensy. Mamy dwie księżniczki, które wyruszają na poszukiwanie księcia. Dobrze się przy tym bawią, przeżywają mnóstwo przygód. Czy tego księcia znajdują? Musicie się Państwo dowiedzieć czytając. Powiem, że zakończenie nie jest takie oczywiste. Właściwie zakończenia są trzy. A skąd aż trzy zakończenia? Dlatego, że mały czytelnik zaproszony jest do decydowania o tym, co się w książce wydarzy. Kiedy zerkniecie Państwo tutaj, zobaczycie możliwość wyboru tego, co się zdarzy na następnej stronie. Dzieci wybierają jedną z dwóch podanych opcji i wtedy wędrujemy tutaj, o tutaj, gdzie są te powycinane ząbki, wędrujemy do strony, którą wyznaczają nam te ikonki. I tak toczy się opowieść, za każdym razem inaczej. Co to daje? Daje to kilka książek w jednej, czyli możliwość czytania za każdym razem troszeczkę innej opowieści. Daje to możliwość decydowania. Dzieci decydują, jak opowieść się potoczy. No, mają pewne poczucie sprawstwa. Ta,
te kilka zakończeń daje też możliwość podyskutowania o oczekiwaniach, czego dzieci oczekują od baśni, jak im się to podobało. Wiemy też, że dzieci lubią powtarzanie znanych motywów, czyli kiedy już tę opowieść poznają w jakimś kształcie, będą mogły po prostu zadecydować, że pójdą znaną ścieżką, znaną i lubianą ścieżką i wybiorą określone zakończenie. Podpowiem, że w jednej z wersji czekają słodycze, a nie książę. Kolejna książka z takich książek, z puli książek baśniowych, to książka z wydawnictwa Literatura, też piękna nowość, Smopsy Justyny Betnarek, zilustrowane przez Magdę Kozioł-Nowak. To jest taka książka, która przeznaczona jest dla 5-6-latków i też będą się przy niej najlepiej bawić te dzieci, które jakiś rezerwuar opowieści już mają, ponieważ autorka nie tylko wywraca tutaj pewne wątki baśniowe na nice, ale dotyka też legend, wątków z legend, legend takich jak legenda o bazyliszku, legenda o smoku wawelskim. A co tutaj się właściwie dzieje? Mamy smoki w przeszłości, jakiejś baśniowej przeszłości, na które poluje łowca smoków. Doskonale wiemy, dlaczego on poluje. Jest trochę zakompleksionym młodzieńcem, który ma potrzebę udowodnienia swojej siły i rozładowania energii. Poluje na istoty, które tak naprawdę nikomu nie szkodzą. Smoki utkały wokół siebie taką legendę, czarny PR sobie zrobiły, po to, żeby ludzie im nie przeszkadzali. Niestety Jaromir jest bardzo namolny, bardzo skutecznie poluje i musi w tym momencie zainterweniować pewna wiedźma, która przenosi smoki do współczesności, zamieniając je w psy. Psy trafiają do pewnej rodziny i nie będę mówić dalej, bo to, co się dzieje, zasługuje na lekturę. Nie tylko opowieść jest tutaj ważna. Justyna Betnarek, którą znacie Państwo zapewne z Babcochy, z Niesamowitych przygód 10 skarpetek, to jest wirtuozka słowa. To jest pisarka, która potrafi słowem czarować. Jej zdania, poszczególne zdania skrzą od dowcipu. Dowcip realizuje się na poziomie poszczególnych zdań, dialogów bohaterów, na poziomie sytuacji, na poziomie opisów. Wszystko tutaj jest dotknięte takim geniuszem autorki, która jest też erudytką i wprowadza pewne informacje, które mogą się wydawać nadmiarowe, ale tak naprawdę myślę, są dla tych dzieci, które lubią wracać do książek, lubią, kiedy w książkach pozostaje coś nierozczytanego na później. Urzekają mnie też ilustracje zielone, z taką dominantą zieleni, takiej pokojowej zieleni, bo pokojowa jest właśnie wiedźma, która te smoki zaczarowała. Co ważne, część współczesna i ta część baśniowa są oddzielone od siebie kolorem. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo Niekończącą się historię, tam też był taki zabieg, że dwa plany, dwa światy były oddzielone od siebie różnym kolorem druku. Tutaj też mamy ten świat, w którym smoki żyją pierwotnie i ten świat, do którego trafiają, zwyczajny. Teraz książka, która jest niegrzeczna. Żarłoczny koziołek. Proszę Państwa, książka z wydawnictwa Kropka, klasyka literacka, taka klasyka literacka sprzed lat kilkudziesięciu. Alan Mills i Abner Grabow napisali kilkadziesiąt lat temu opowieść o koziołku, który miał niepohamowany apetyt. Jadł, 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 właściwie żarł, żarł, rósł, rósł. Nie pękł na szczęście. Nie pękł. Stało się z nim co innego. Też nie będę zdradzać puenty. Nie jestem z tych, którzy tak całkowicie mówią, co tam się w książce dzieje. Co tutaj mamy pięknego? Mamy humor językowy z maestrią oddany przez tłumaczkę tej opowieści, Emilię Kiereś. Mamy taki zabieg językowy, który dzieciom się bardzo podoba, hiperbolizację, wyolbrzymienie, nagromadzenie przedmiotów, które pożera koziołek, takie zmierzające do absurdu.
I też taką nutkę grozy, która gdzieś subtelnie się przesącza, bo czekamy, co się z tym nieszczęsnym koziołkiem stanie. Abner Grabow, ilustrator, to był mistrz, którego mogę porównać do naszego Bohdana Butenki. Proszę zerknąć, jak Abner Grabow doskonale panuje nad książką. To jest jedna z moich ulubionych rozkładówek właściwie. Koziołek opanował tutaj dosłownie całą książkę. Jest od strony do strony i zeżarł tekst. Zeżarł tekst, tak jak tutaj zamierza się na literkę R, trudną do wymówienia. Proste takie silne środki artystyczne. Tutaj koziołek wyjada sobie drogę naprzód. Tutaj prosiątko śmiesznie, zabawnie przedstawione. Proszę zobaczyć, takie silne doznania estetyczne. Opanowanie stron przez jeden kolor. Tutaj nawet czarny. Czerni w książkach dla dzieci unikamy, a tutaj autor świetnie tą czernią operuje, to wywiera silne wrażenie. Także bardzo dobry tekst, który mogę porównać do naszej Pchły Szachrajki. To są tacy właśnie bohaterowie troszeczkę niegrzeczni, których trochę chcemy ukarać, ale bardziej życzymy im, żeby im się powiodło. Kolejna rzecz to też bardzo, bardzo piękna książka. Michel Plessis, O czym szumią wierzby? Proszę zobaczyć, nie Kenneth Graham, tylko adaptacja komiksowa klasyki literackiej z wydawnictwa Egmont. To może być pierwszy komiks, jaki zaprezentujecie Państwo dziecku. Bardzo prosta opowieść, jednowątkowa w zasadzie. Autor sprowadza klasykę literacką do kilku takich silnych doznań. Mówi o grupie przyjaciół, którzy mają odmienne charaktery. I to tymi charakterami nas tak naprawdę ta opowieść czaruje, bo nie wiem, czy wszyscy, ale ja pamiętam Ropucha, którego tak naprawdę nie lubiłam, Szczura, Borsuka, ojej, żeby teraz nie skłamać, i Krecika, który był moim faworytem. A zajrzyjmy może do środka. Nie wiem, czy uda mi się pokazać, z jaką maestrią ten komiks jest namalowany. Proszę popatrzeć, każdy kadr tutaj to jest małe dzieło sztuki. Młodsze dzieci mogą oglądać tę książkę jak wyszukiwankę, mogą skupiać się na poszczególnych kadrach, zagłębiać się, nawet same, nawet bez czytania tekstu. Natomiast starsze dzieci ucieszą się właśnie z tej sielskiej historii, w której bohaterowie też przeżywają takie małe wiejskie przygody. Jadą na wyprawę, pływają łódką, która się wywraca, urządzają sobie piknik. I co jest też ważne, przeżywają pory roku. To, jak pięknie autor pokazuje tutaj przemianę pór roku, to, co każda z pór roku ma nam do zaoferowania, to mnie szczególnie zachwyca. Bardzo pięknie tutaj są pokazane, bardzo malarsko, kadry zimy na wsi, jesieni, która dla jednego z bohaterów jest porą wręcz mistycznych takich uniesień, kiedy brodzi w liściach. A co jeszcze daje nam komiks? Komiks pozwala nauczyć się linearnego czytania, linearnego odbioru treści, bo przecież wiemy, że aby właściwie odczytać komiks, należy postępować zgodnie z określonym porządkiem odczytywania kadrów, żeby one nam się ułożyły w sensowną całość. To też ci, którzy są zwolennikami używania komiksów do nauki czytania, ten ich walor oprócz prostego tekstu również podkreślają. Książki, które mówią dzieciom o sztuce, robione są teraz w sposób bardzo piękny. Mają ten walor, że starają się skrócić dystans pomiędzy dzieckiem a dziełem sztuki. Starają się przekazać mu tę prawdę, że dzieło sztuki wyrasta z pewnych doznań, z przeżyć, z jakiegoś odbioru rzeczywistości ludzi takich jak my, ludzi takich jak doznające dziecko. I to właśnie odczuwa bohaterka tej książki, książki W muzeum z wydawnictwa Mamania, która idzie do muzeum i przepada. Cieszy ją każdy obraz, kiedy widzi smutną osobę
na obrazie, współodczuwa. Kiedy widzi jabłka na obrazie, staje się głodna. Kiedy widzi krzyk Munka, jest przerażona. Niektóre obrazy budzą w niej chęć tańczenia. Takie silne doznania estetyczne wręcz w niej buzują. Proszę zerknąć, to jest taka prosta książka. Ona nie jest książką bynajmniej z historii sztuki, ale raczej książką o przeżywaniu. O przeżywaniu sztuki i przeżywaniu wytworów, cieszeniu się nimi. Oczywiście są tutaj też na wyklejce podane, pokazane takie kanoniczne dzieła, które można z dzieckiem omówić, ale myślę, że podstawową funkcją tej książki jest właśnie radość z obcowania ze sztuką. Gosia Herba i Mikołaj Paziński to taki duet, który uwielbiam. Książka Van Dok, ogromna, proszę zobaczyć, ona mi się wręcz nie mieści mi się w kadrze. Kiedy ją otworzę, zasłonię siebie, ale muszę to zrobić, żeby pokazać Państwu, jak wyglądają rozkładówki, bo rozkładówki są przepyszne. O, tak, tutaj 4 ilustracje, a tutaj już otwieram przed Państwem bogactwo. O, proszę zobaczyć, jak tutaj jest gęsto, ile tutaj się dzieje. To jest opowieść o Van Dogu, Van Gogu, czyli malarzu, który wyrusza w plener, żeby stworzyć dzieło sztuki. Jest pilnym obserwatorem rzeczywistości. To, co dzieje się na łące, na której rozstawił sztalugi, bardzo go absorbuje. On wyławia pewne rzeczy i umieszcza je na obrazie, który znajdziemy w finale. Czyli ta książka jest o procesie powstawania dzieła sztuki, ale jeżeli nie chcemy tej linearnej opowieści czytać starszym dzieciom, powiedzmy 5-6-letnim, to możemy dać tę książkę nawet 3-4-latkom, żeby oglądały ją sobie jak wyszukiwankę, bo na rozkładówkach jest bardzo dużo wyrazów dźwiękonaśladowczych. Możemy prowokować dziecko, żeby powtarzało te dźwięki razem z nami. Jest wiele takich mikroscenek, które możemy rozczytywać, możemy opowiadać o tym, co się dzieje, możemy zadawać dziecku zadania z wyszukiwaniem czegoś. Także bardzo, bardzo bogata książka i ilość kolorów, która się tu znajduje i ta prostota, niech Państwa nie zwiedzie. Gosia Herba to jest prawdziwa erudytka, taka stylowa, u której można znaleźć nawiązania do Picassa, do Matissa, do twórców kubizmu. Kolejna książka to książka z serii Jano i Vito i nie jest ona już związana ze sztuką, służy do tego, żeby ćwiczyć wymowę. Ćwiczenia wymowy, rzecz skomplikowana, ale z dobrą lekturą stają się przyjemniejsze. Wiola Wołoszyn i Przemysław Liput współpracują, tworząc Jano i Vito. Ale ten Jano i Vito, proszę zobaczyć, nie jest już całokartonowy, jest to książka z miękkimi stronami i z taką porcyjką tekstu. O, proszę zerknąć. Co tutaj się dzieje? Ilustracje, o których oczywiście można opowiadać. Bardzo dużo się na tych ilustracjach dzieje, one są bardzo dynamiczne, ale przede wszystkim mamy tekst. Tekst opowiadający o wyprawie rodziny na wakacje. Tekst, w którym słowa z głoską S zostały zastąpione ikonkami. I w tym momencie zaczynamy współpracować z dzieckiem, zapraszamy dziecko do zabawy, do tego, żeby przy czytaniu pomogło nam i przeczytało we właściwy sposób, zidentyfikowało, co tutaj jest. Podpowiedzią będzie, że ma być to coś, co ma w sobie S. I czytało razem z nami. Dziecko będzie się musiało wysilić, bo oczywiście trzeba wyraz wstawić we właściwej formie do zdania, także nie jest to takie bardzo proste. Na końcu książki znajdziemy też taką ściągawkę dla rodziców, jak ćwiczyć z literką S, na co zwracać uwagę. Proszę zajrzeć, bo tych książek z serii Jano i Vito uczą mówić jest już kilka i są tak samo dowcipne i zajmujące jak poprzednie z serii.
A tutaj muszę wejść Pani w słowo. Pamiętamy również w przypadku zamówień do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, żeby uwzględniać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i takie książki właśnie wspomagające rozwój mowy są szczególnie też istotne w ramach tych zamówień. Dobrze. Następna grupa książek to bardzo lubiane książki, które opowiadają o świecie. Wszystkie książki, które do tej pory zaprezentowałam, mówiły o świecie, ale ta grupa to są książki, mówiąc ogólnie, popularno-naukowe, takie, które taką funkcję edukacyjną realizują w rozmaity sposób. Pierwsza książka, którą mam tutaj, to Nowość z wydawnictwa Literatura, książka znanego poety Marcina Brykczyńskiego i ilustracjami Daniela Włodarskiego. Książka, proszę zobaczyć, całokartonowa, nie do zniszczenia, chociaż wiemy, że małe ręce i zęby potrafią sobie poradzić z niejednym kartonem. Proste historie o tym, gdzie kto mieszka. Marcin Brykczyński świetnie radzi sobie z rymami, takie króciutkie, kilkuwersowe wierszyki i też ilustracje na całą rozkładówkę, których można używać jako wyszukiwanek. Są tutaj takie różne zadanka poukrywane, które można rozwiązywać. A jaki obszar wiedzy się uruchamia tutaj? Uczymy się nowych słów związanych z tym, gdzie kto mieszka. Pojawia się słowo gawra, pojawia się nora, dziupla, także rozmaitość tych zwierzęcych mieszkań. Jeszcze te zwierzęta są traktowane troszkę jak ludzie, ale myślę, że dziecko jest w stanie jakąś malutką porcję przyrodniczej wiedzy też tutaj złapać. Kolejna książka to też książka z takiej dziedziny, którą bardzo lubię, czyli książka o ogrodnictwie. Nie trzeba być dużym, żeby być ogrodnikiem. Nie trzeba mieć ziemi, kawała pola, żeby być ogrodnikiem. To o tym mówi nam książka Topestka z wydawnictwa Kropka. To jest taka książka, która mówi o tym, że uprawiać ogródek można na balkonie, na parapecie. Książka zadaniowa, ponieważ, to znaczy nie zadaniowa, tylko oferująca możliwość wykonywania rozmaitych zadań. Książka z pomysłami na to, co jak wykonać, żeby tym ogrodnikiem z sukcesem się stać. Oprócz tego, że dziecko ma możliwość wyczarowania jakiegoś życia z niczego, powołania rośliny z nasionka, mamy tutaj bardzo dobry wątek podskórnie przemycany, tego, żeby nie zużywać zbyt wielu zasobów, kiedy jesteśmy ogrodnikami, żeby posługiwać się tym, co mamy dookoła, żeby robić kompost samemu, żeby używać torebeczek, doniczek, które mamy w zasięgu ręki. Nie wędrować za każdym razem do sklepu, kiedy chcemy się stać tymi ogrodnikami, tylko szukać rozwiązań wokół siebie, czyli nie tylko ogrodnictwo, ale też takie wątki, powiedzmy, ekologiczne. Kolejna pozycja to pozycja, która też zaspokoi ciekawość świata. Dlaczego jeże mają kolce? Proste odpowiedzi na trudne pytania z wydawnictwa Omnibus. To jest taki zbiór opowieści o tym, co dzieje się w świecie przyrody. Na uwagę zasługuje forma. Mamy tutaj opowieści, mamy tutaj narrację, historyjkę. Tak, o, akurat trafiłam na tę część wyjaśniającą. Mamy historyjkę, a później mamy taką część, co na to nauka, taką część teoretyczną, która mówi, w naukowy sposób wyjaśnia, podsumowuje to, co przydarzyło się w narracji. Dzieci, jak wiem, są takie dzieci, które wolą poznawać świat poprzez historię, mieć wiedzę przefiltrowaną przez bohaterów, ale są też takie, które lubią bardziej fakty i taką konkretną, faktograficzną opowieść. Czyli ta książka zaspokoi obydwie potrzeby. Dzieci lubią rzucać rzeczy do pudełek właściwych, kategoryzować. W pewnym momencie budzi się potrzeba kategoryzacji i o niej traktuje ta książka.
na okrągło. To też jest klasyka literacka, książka sprzed kilkudziesięciu lat, ale nie straciła na aktualności. Też podobnie jak Żarłoczny Koziołek przełożona została przez Emilię Kiereś, to jest wydawnictwo Kropka, nie wiem czy wspomniałam. To jest książka o tym, ile rzeczy okrągłych dziecko znajdzie, kiedy tylko rozejrzy się dookoła. Okrągłe jest słońce, okrągła jest karuzela, okrągły jest kubeczek, o ile nie jest innego kształtu. Okrągły jest kontakt w ścianie, mnóstwo okrągłych rzeczy. My możemy z dziećmi bawić się, po przeczytaniu tego świetnego tekstu, możemy się z dziećmi bawić w wyszukiwanie, w tworzenie szufladek, mówiąc krótko, zadawać dzieciom zadania na podstawie cechy, którą sobie wybierzemy. Im dziecko starsze, tym możemy włączyć nie tylko podobieństwa, ale też różnice. Świetna pozycja, w której jest też sporo humoru. Mam tutaj dwie książki, w których jest zawarta solidna porcja wiedzy. Mądrej głowie dość dwie słowie, czyli wkraczamy na poziom językowy, wkraczamy na poziom przysłów, a druga książka Wierszyki o muzyce, czyli Co nam w duszy gra. Obie książki z wydawnictwa Omnibus. Forma literacka sprzyja tutaj podawaniu wiedzy. To są wierszyki niedługie, związane też z tym, co dzieci otacza, czyli znowu wiedza, która raczej wypływa z doświadczenia niż jest podawana jakoś z zewnątrz w formie formuł. Proszę zerknąć, wierszyki bardzo niedługie, też nasycone humorem, odwołujące się do codziennych sytuacji. Natomiast co nam w duszy gra, wierszyki są szczególnie atrakcyjne, przyznam, bo wcielić trzeba mieć troszeczkę kunsztu i wiedzy, wyobraźni, żeby taką dziedzinę, jaką jest muzyka, dobrze w słowo wcielić. Też mamy podpowiedzi do góry, czym się właśnie zajmujemy, o, żywa pagina, czyli nazwy rozdziałików. Dziecko interesuje się tym, co jest w środku, tym, co jest wewnątrz niego, tym, co jest wewnątrz przedmiotów, tym, co jak jest zrobione, i tę ciekawość zaspokoją książki, które możemy włożyć w ręce też małym dzieciom, ponieważ są całokartonowe. Proszę, Księga Ciała z wydawnictwa Wilga oraz Księga Drzew z tego samego wydawnictwa. Co jak jest zrobione? Odpowiedzieć na to pytanie pozwalają schematy. Być może to będzie takie pierwsze spotkanie dziecka z taką formą podawania wiedzy, jaką jest schemat, przekrój. No, wykresów tutaj nie znajdziemy, natomiast jest zaglądanie do środka przedmiotów. Atrakcyjne, to jest też książka gadżet, folijki różnego rodzaju są atrakcyjne. Ja się od takich, nie jestem gadżeciarą, ale lubię, kiedy książka czymś zaskakuje. Akurat tutaj te folijki są bardzo sensownie zrobione, ponieważ proszę zerknąć, pozwalają ujrzeć drzewo jako całość i pokazują nam, że drzewo ma nie tylko koronę, ale też korzenie i w tych korzeniach w różnych porach roku bardzo wiele się dzieje. A tutaj tak, zaglądamy do środka ludzkiego ciała, może to budzić przerażenie, tak? Jak jesteśmy w środku zmyślnie urządzeni. Mamy na folikach mamy poszczególne schematy, które tutaj złożą się w kompletnego człowieka. Tekst jest prosty, bardzo klarowny, przeznaczony dla dzieci troszeczkę starszych niż te folijki, czyli tę książkę można szybciej oglądać niż czytać. Ostatnia z książek, którą mam dla Państwa z dziedziny wiedza, to Atlas Cudów Świata dla Dzieci z wydawnictwa Omnibus, też książka duża, tak, zmieszczę. Książka, która mówi dzieciom o tym, co ciekawego znajdziemy na świecie, kiedy wychylimy nos za próg.
opowiada o tym, o zabytkach kultury, ale też o wielkich takich obiektach przyrodniczych. Zagadnienia podane są na jednej rozkładówce, tak mi się wydaje. Jedna rozkładówka to jest jedno zagadnienie. Ujęte jest trochę historii, trochę kultury, są ilustracje, które podpowiadają, które obrazują właściwie nieodzowne w książce tego typu, które świetnie pokazują, co ciekawego jest do zobaczenia. Nie wiem, czy Państwa jakakolwiek książka skłoniła do podróżowania, bo mnie tak. Są książki, które we mnie budzą chęć, żeby jakieś miejsca odwiedzić. I tutaj na chwilę wejdę w zdanie, ponieważ gwoli wyjaśnienia dla tych z Państwa, którzy realizują zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, atlasy nie są zakupem kwalifikowanym i tutaj z Panią Alicją uzgodniłam, że na chwilę zabiorę głos. Niemniej jednak pamiętamy o tym, że uczestnikami naszego dzisiejszego spotkania są również nauczyciele, rodzice i pedagodzy, którzy nie biorą udziału w tym roku w programie. Druga kwestia to fakt, że Księgarnia Tuliszków w ramach zakupów książek w programie, w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oferuje Państwu również książki gratisowe. Zatem Atlas Cudów Świata może znaleźć się w tej puli książek gratisowych. Jest też fantastyczną propozycją na nagrody dla dzieci, które kończą jakiś etap edukacji i przechodzą, chociażby właśnie kończą przedszkole i przechodzą do szkoły podstawowej. Dobrze. I teraz mam dwie propozycje, które ułatwią nam, pomogą, będą takim odruchem też serca w kierunku gości z Ukrainy. Kisia Kocia. Proszę Państwa, nie trzeba przedstawiać tej bohaterki. Znacie ją Państwo doskonale. Jesteście katowani zapewne Kicią Kocią wielokrotnie do znudzenia. Nie wiecie, co zrobić, ponieważ Kicia Kocia w kółko. Tak, Kicia Kocia po raz kolejny tom do kolekcji. Tutaj Kicia Kocia mówi dzień dobry. W wersji ukraińskiej całkowicie, czyli takiej, którą mogą czytać rodzice, mamy, opiekunowie posługujący się językiem ukraińskim swoim pociechom. Prosta historia dotycząca codzienności, bo takie są właśnie Kicie Kocie, mówią o sprawach najprostszych, o tym takim najmniejszym świecie dziecka z taką małą ilością znajomych, z rodzeństwem, z rodzicami, z panią z przedszkola, z panią ze sklepu. Myślę, że Kicia Kocia to jest taki piękny gest porozumienia, bo dziecko, które polskie, które zobaczy Kicie Kocie w rękach dziecka ukraińskiego, no być może uśmiechnie się, ucieszy, że czytają to samo, że lubią tę samą bohaterkę. Druga pozycja to słownik obrazkowy. Ukraińsko-polski dla dzieci. Słowniki obrazkowe bardzo lubię. To są takie świetne pozycje, bo też mogą być używane przez dzieci młodsze. Mogą być używane po prostu jako książki do oglądania, książki z obrazkami, gdzie znajdujemy zbiór rzeczy z danej dziedziny. No tutaj akurat z nazwami. Cyrylica wyżej, słowo w języku polskim troszeczkę niżej. Pozwala to też mediować pomiędzy językami, pomiędzy językiem ukraińskim a językiem polskim. Też książka z wydawnictwa IBIS. Tutaj też pozwolę sobie zabrać głos. Również gwoli wyjaśnienia, słowniki też nie należą do książek kwalifikowanych, jeśli chodzi o zakupy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Niemniej jednak pamiętamy o tym, że dzieci z Ukrainy coraz częściej spotykają się z dziećmi w szkołach i przedszkolach i właśnie jako ukłon w stronę nauczycieli, w stronę dzieci wydawnictwo zaprojektowało, zaprezentowało tenże słownik.
który, jeśli Państwo będziecie realizować zakupy w ramach NPRCZ, również możemy zakwalifikować jako książki gratisowe. I jeszcze pozwoliłam sobie wysłać Państwu na czacie ogólnym link do książki, która powstała z inicjatywy Marka Michalaka, książki, która stanowi wybór trzech opowiadań z opowieści o tym, co w życiu ważne, wolność, pokój, przyjaźń, o tym, co w życiu ważne, właśnie w wersji ukraińsko-polskiej. Tam również znajdziecie Państwo moc wsparcia i pomocy zarówno dla nauczycieli, rodziców, terapeutów. Nie wiem, czy... Ostatnia już książka. Książka, która będzie taką klamrą spinającą to, co powiedziałam na początku o ważności tego etapu właśnie w rozwoju czytelniczym dziecka. Książka, która skierowana jest do Państwa, do tych, którzy pośredniczycie między książką a dziećmi, którzy decydujecie o tym, co dzieci będą czytać. Jesteście animatorami, jesteście lektorami niestrudzonymi i czasami być może braknie Wam pomysłów na to, jak książkę ożywić. A książkę ożywić trzeba, bo osoba, o której za chwilkę powiem, mówi, że książka bez czytelnika jest martwa. Powtarza tutaj zdanie znakomitości literackich. Ta osoba to Małgorzata Swędrowska, która jest pisarką, wykładowczynią uniwersytecką, niestrudzoną ożywiaczką książek, budzi książki do życia. Miałam okazję przez wiele lat oglądać pracę Małgosi i wiem, jak skuteczna jest, jak jest cierpliwa, empatyczna i ile ma dobrych pomysłów. Lata swojej pracy zawarła w tej książce. To 777 pomysłów. Nie liczyłam, czy jest ich rzeczywiście tyle, ale wierzę w rzetelność Małgosi. A co ważniejsze, kiedy będziemy czytać tę książkę, zorientujemy się, że te pomysły są inspiracją dla nas. Da się je świetnie modyfikować, dostosowywać do tych naszych sytuacji książkowych. Wierszyki da się przekształcać na nasze potrzeby. Pomysły da się przekształcać pod nasze scenariusze pracy z książką. Składa się z dwóch części: zabawa i nauka. Niech ta nauka nie brzmi zobowiązująco. Małgosia Swędrowska zachęca po prostu do tego, żeby przygodę z czytaniem, z nauką czytania zacząć jak najwcześniej, zanim jeszcze rozpocznie się obowiązkowa nauka w szkole, żeby rozkochać dziecko w literkach i sprawić, żeby te początki obcowania z tekstem były jak najłatwiejsze, jak najprzyjemniejsze. Tym, co jako taki wątek podskórnie się tutaj przewijający nieustannie się pojawia i wybrzmiewa też w postaci uwag dla osób pracujących z książką, jest to, że my jesteśmy naprawdę ważni. My, dostarczyciele treści, dostarczyciele książek, rodzice, bibliotekarze, animatorzy, nauczyciele, wszyscy ci, którzy możemy zadecydować o tym, czy dziecko zostanie czytelnikiem. Od naszej cierpliwości, uważności, wyczulenia na potrzeby dziecka, od tego, jak bardzo będziemy podsycać jego entuzjazm, zależy tak naprawdę wszystko. Także wszystko w Państwa rękach. Dużo dobrych książek do przeczytania, książek, które Państwa zapewne też zachwycą. No i taka koda, czyli Małgosia Swędrowska na koniec. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie opowieści. Bardzo, bardzo dziękujemy Pani Alicjo za dzisiejsze popołudnie, za moc inspiracji i przepięknych słów i wrażeń estetycznych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania do Pani Alicji, zachęcamy do zadawania ich na czacie. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, jak Państwo inspirujecie swoje przedszkolaki, swoje dzieci do przygody literackiej. Pani Monika pisze, bardzo dziękuję Pani Alicjo, czas minął błyskawicznie. Ach, czas dobrze mija przy opowieściach, przy książkach jeszcze szybciej.
Bardzo dziękuję Pani Anno. Bardzo dziękujemy Pani Anito. Czy ktoś z Państwa ma może jakieś pytania? Spotkanie było dzisiaj rejestrowane. Po opracowaniu materiału będzie dostępne również w relacji na naszym blogu. Jak zawsze świetne spotkanie, bardzo dziękuję. Pozwolę sobie wstawić na czacie rejestrację naszego ostatniego spotkania z panią Alicją. Ono dotyczyło książek dla dzieci w wieku szkolnym, ale może część z Państwa również skorzysta z propozycji literackich. Tam znajdziecie Państwo również ranking tych książek. Pani Anno, cieszymy się, że mogliśmy Panią zainspirować i pomóc Pani w wyborze książek w ramach zamówienia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Gdyby Pani miała jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Oni pomogą Pani również skompletować zamówienie, dokumentację, rozliczyć ten projekt. A do zamówień w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dołączamy dla Państwa taką bezpłatną pieczęć, która umożliwi Państwu potem udokumentowanie tych zakupów. Pani Beata pisze, czytam, czytam, czytam i opowiadam. Na latającym książkowym dywanie siadam. Pięknie. Pani Aneta, jak zwykle super, szkoda, że to już koniec. My Panią też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się, że byliśmy z Panią dzisiejszego popołudnia. Tak, Pani Agnieszka pisze, pieczęć to mega pomysł. Tak, ja myślę, że bardzo Państwu potem ułatwi dokumentowanie tych zakupów. Z naszego ostatniego spotkania takiego szkoleniowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wiem, że trwa dyskusja, czy ta pieczęć jest niezbędna, niemniej jednak jest dla Państwa ogromnym ułatwieniem, ponieważ nie musicie Państwo opisywać tych zakupów. Książki są skrzydłami. Oddajmy dzieciom skrzydła wyobraźni. Po dzisiejszym spotkaniu opracujemy dla Państwa również zestawienie tych tytułów prezentowanych dzisiaj podczas webinaru i takie zestawienie będzie również dostępne na naszym blogu zaraz pod filmem z dzisiejszego spotkania. I jeszcze gwoli wyjaśnienia, ci z Państwa, Pani Joanna napisała, organ prowadzący nakazał pieczętować, tak. Ci z Państwa, którzy dokonali rejestracji na dzisiejsze spotkanie. Kopciuszkowa robota. Świetne. Link do bloga. Już wysyłam raz jeszcze. Bardzo proszę. Pani Katarzyno, wysłałam w tej chwili na czacie. Tutaj znajdzie Pani relację z naszego ostatniego spotkania z Panią Alicją. Nagranie tego spotkania i taki ranking zebrany już w takich hasłach też szczegółowych dotyczących tematyki, wieku czytelników. Myślę, że może dla Państwa też być bardzo pomocny. Jeśli macie Państwo, bardzo dziękujemy Pani Anno, bardzo miłe słowa. Oczywiście książki, które Państwa w jakikolwiek sposób interesują, a nie możecie ich Państwo znaleźć, czy na jakimś wykazie,
czy na jakimś blogu inspiracyjnym, czy macie problem ze znalezieniem na stronie internetowej, prosimy, abyście Państwo zgłaszali takie tytuły do naszych doradców. Oni z całą pewnością Państwu pomogą w dokonaniu wyborów i w zakupach w ramach NPRCZ-u również. Bardzo dziękujemy. Cóż, myślę, że możemy powoli się rozstawać. Bardzo dziękuję Pani Alicjo za dziękuję już drugie. Dziękuję Państwu bardzo spotkanie. I Pani Kamilo, Pani też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie byłam takim chochlikiem, który za bardzo Pani przeszkadzał. Przepraszam, że Panią wybijałam w jakikolwiek sposób z rytmu, ale jednak te wyjaśnienia myślę, że były pomocne dla osób, które realizują te zamówienia. A z drugiej strony musimy pamiętać o tym, że naszymi odbiorcami są również rodzice, są nauczyciele, są bibliotekarze, którzy może niekoniecznie są zaangażowani w realizację NPRCZ-u, a mogli się dzisiaj zainspirować również innymi propozycjami. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do zobaczenia, do przeczytania. Ach, Boże. Miód na moje serce, opowiadaczki o książkach. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie. Słowa się mnożą, kiedy tyle dobrych książek dookoła. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia Państwu.